Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejnym odcinku na kanale Veto. Dzisiaj Przemysław Kwiecień, znowu ponownie na kanale. Poprzednie dwa odcinki Wam się bardzo podobały, więc dzisiaj kontynuujemy różne tematy ekonomiczne, inwestycyjne. A dzisiaj zaczniemy sobie po prostu od czego zacząć, bo dużo osób właśnie też wpisało w komentarzu, od czego w ogóle zacząć, to od tego zaczniemy. Od czego zacząć, panie Przemysławie, panie Przemku, niech Pan powie nam, od czego zacząć swoją przygodę z inwestowaniem, bo czegoś brakuje, bo dużo jest rzucamy informacji już szczegółowych, ale na przykład dużo osób brakuje tego bodźca, żeby zacząć i boi się też, nie? No i cześć, witam wszystkich, cześć. Witaj. Tak, zgadza się, jakby to czasem mnie uderza, jakby siedzę w tym środowisku finansowym trochę i widzę na co dzień, ile czasu poświęcamy różnym takim błahostkom i czasem naprawdę wkładamy imponujący research w to, żeby, nie wiem, kupić sobie jakąś rzecz, na przykład nie wiem, smartfona, tak, ojej, albo no właśnie, godziny, prawda, te godziny. Salony odwiedzone, nie wiem, ile tam ma, jaki ma procesor, ile ma pikseli, aparat i tak dalej, prawda, więc potrafimy zebrać te informacje. Nie wiem, czy pamiętasz, w ciągu, na tych naszych poprzednich nagraniach dużo mówiliśmy sobie o tym, że żyjemy w chronicznym niedoborze informacji i w asymetrii informacyjnej. Są takie dwa trzony, które są szczególnie, w ogóle w ekonomii, ale na rynkach finansowych szczególnie, moim zdaniem, podstawą rozumienia, dlaczego to wszystko tak funkcjonuje. I tego będę się trzymał, do tego będę bardzo często wracał. I ten chroniczny brak i asymetria informacji towarzyszą nam wszędzie, na przykład przy takim wyborze smartfona też, prawda, bo producent dobrze wie, co robi konkurencja, co robi on, ale my, jak nie zajmujemy się tym na co dzień, my nie wiemy no w ogóle na co zwrócić uwagę, tak? Ale jednak jakby ten zakup często tak nas ekscytuje, wow, będę miał nowego, nie wiem, tam Samsunga, iPhone'a, zależy kto co lubi, że no, wkładamy duży wysiłek w to, żeby zdobyć trochę tej wiedzy i dokonać dobrego wyboru, prawda? Więc to oznacza, że przynajmniej próbujemy odnaleźć się w tym braku informacji i jakoś sobie z tym poradzić. A jeśli chodzi o finanse, to często w ogóle nie zadajemy sobie tego trudu i najczęściej, tak przynajmniej pokazują zagregowane dane, zostawiamy kasę w banku, który korzysta z tej sytuacji, że nam się nie chce, nie wiem, boimy się i tak dalej i po prostu płaci nam bardzo niewielkie pieniądze za to, że, te pieniądze, że jakby obraca naszym kapitałem, tak, bo przecież tak jest. No i bardzo często, jeśli odliczymy sobie inflację i podatek, bo płacimy podatek niestety od zysków kapitałowych, a płacimy je nie od zysków, płacimy je od odsetek, bo naszym jeśli inflacja wynosi 2,5, a my dostaniemy 1,5, to nie mamy żadnego zysku i tak płacimy podatek, nie? Więc no, marnie na tym wychodzimy. Wiadomo, że nie będzie tak, że ludzie nagle wycofają te pieniądze z banków całkowicie i ja w ogóle nie sugeruję tego, bo mamy różne potrzeby życiowe i warto jakieś tam poduszki sobie na te kwestie trzymać. Natomiast jednak no, nie jest to dobrze pracujący kapitał, to na pewno, nie? Opcja B, szczególnie podatni na nią są ci, którzy jeszcze chodzą do oddziałów bankowych, ta tradycyjna bankowość i gdzieś tam pani Jadzia im podsunie jakiś fajny, strukturyzowany produkt, fundusz i tak dalej, mówiąc, że no to jest świetna inwestycja, bo to rośnie, na wykresik nam pokaże, prawda? I później okazuje się, że płacimy za to, nie wiem, 3,5% rocznie, tak? A jeszcze 4% zapłaciliśmy w ogóle za sam zakup. Bo to nie są liczby absolutnie wyssane z palca, to są faktyczne opłaty, które są dzisiaj dla największych funduszy akcyjnych, można sobie sprawdzić. Dane to pokazują, że ludzie w to inwestują grube miliony, tak? Czyli ty inwestujesz powiedzmy sobie 100 tysięcy na 5 lat, załóżmy, to pomijając procent składany, bo wtedy by wyszło jeszcze gorzej i trochę upraszczając, bo wiadomo, że ta wartość funduszy zmienia w czasie, to przez te 5 lat zapłacisz ponad 20 tysięcy opłat ze 100 tysięcy kapitału, więc to jest kompletna abstrakcja. Szacuje się, to są takie szacunki ekonomistów, ale szacuje się, że dostajesz 5% premii na rynku akcji za to, że podejmujesz ryzyko. No jak kupujesz akcję, wiadomo, cena się waha, no ty nie lubisz tego, że się waha, bo byś chciał, żebyś cały czas rosło, tak? Ale waha się, więc za to dostajesz premię za ryzyko, które ponosisz, właśnie zamiast przeniesienia pieniędzy do banku. No i to jest mniej więcej 5%, no to jest grubny szacunek, ale jak ty oddasz z tego, no powiedzmy sobie średnio 4% rocznie, no to co ci zostaje przy tym funduszu, prawda?
prawda? Więc to jest opcja B. No więc znowu pytanie, dlaczego ludzie to robią? Tak, przecież to jest pozbawione jakiejkolwiek racjonalności, a jednak grube miliony rocznie idą w te fundusze, tak? Panie Przemysławie, brak edukacji. Nigdzie nie mieliśmy tego właśnie w szkole czy w mediach. W ogóle zero informacji, co robić w ogóle. Nie było nic, nie ma, nie ma w ogóle, nie ma w naturalnej metody, żeby natrafić chociaż na takie informacje. Po części się z tobą zgadzam, że tych informacji jest mało. Znaczy może informacji jest dużo, ale tak, jakby są za jakąś taką ścianą. Tak, takim, za jakąś ścianą. Za jakąś szybą i my tylko... Mam czasem wrażenie, że jakby to jest trochę na naszą prośbę, nie? Bo zwróć uwagę, co ludzie chętnie oglądają. Nie wiem, jakiś teleturniej albo serial. Okay. Lubimy to, nie? Jakby starsze pokolenie ogląda tam jakiś Klan, młodsze może Netflixa, ale nie są to materiały takie, no właśnie, o których mówimy tutaj teraz, prawda? Gdzieś tam wygodniej nam jest zrzucić to na sobie gdzieś z tyłu, niech sobie to leży, a może kiedyś się tym zajmę, bo jednak to wymaga wysiłku od nas, a my jako ludzie jesteśmy z natury leniwi, musimy to przełamać, tak? Więc, no więc właśnie, więc jakby zdiagnozowaliśmy sobie ten problem, że jako społeczeństwo mamy opór, żeby jakby zrobić ten krok, ale to jest moim zdaniem niezbędne do tego, żeby nie dać się skubać, prawda? I żeby jakoś sensownie zarządzać swoimi pieniędzmi, no bo jednak od tego zależy często nasza przyszłość. Jeśli chcemy sobie, nie wiem, zgromadzić kaskę na emeryturę, albo nie wiem, myślimy w perspektywie paru lat o tym, żeby kupić sobie mieszkanie dla siebie, no cokolwiek. No, cele są różne, tak? Ale zróbmy taki case study, to się teraz tak ładnie mówi. Bo dużo osób właśnie, którzy zaczynają oglądać na przykład takie kanały, to pisze, że mam 10 tysięcy złotych na koncie w banku i chcę zacząć coś z tym zrobić, żeby właśnie inflacja mi tego nie zażarła, żeby nie chcę zostawiać tego w banku, nie chcę kupować TFI, nie chcę właśnie, nie wiem, czegokolwiek tam robić, jakieś tam struktury odkładania na emeryturę i tych rzeczy, tylko właśnie robić to jakoś aktywnie, ale też nie robić tego codziennie. Jasne. Bo ja bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby to może komuś oddać, oddelegować, ale nie siedzieć i nie klikać. Jasne, zgadza się, no bo jakby to jest... To jest wyższa szkoła jazdy. Znaczy już. To nawet nie chodzi o to, ale jakby ludzie mają różne swoje pomysły na życie i no nie każdy, kto, nie wiem, będzie dbał o zdrowie, musi być dietetykiem czy lekarzem, tak? Więc jakby wiadomo, że część osób chce robić to dla sportu i dla nich jest, powiedzmy sobie, trading i no wejście naprawdę w annały tego spróbowania się z instytucjami, z najmocniejszymi, ale my mówimy raczej o czymś powszechnym, co powinno dotyczyć każdego, tak jak mycie zębów, w pewnym sensie tak, nie? No bo to jest planowanie, każdy jakoś powinien planować swoje finanse, niezależnie od tego, ile ma tego kapitału i tutaj mówimy właśnie o czymś takim, jak mówisz, jak zrobić coś, co gdzieś tam będzie jakimś w miarę samograjem, ale jednocześnie będzie w miarę sensownie poukładany. No i tutaj pierwszym krokiem jest w ogóle założenie sobie jakiegoś rachunku maklerskiego, tak? To jest w ogóle dobry krok do tego, żeby zobaczyć, z czym to się wszystko je, zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, platforma, czy ten elektroniczny dostęp do którejkolwiek giełdy. Najczęściej będzie to GPW u nas, bo to jest nasze i z różnych względów, oprócz tego, że jest nasze, jest jeszcze bardziej przystępne, bo opłaty są niższe, bo kupujemy coś, gdzie walutą bazową jest złoty, czyli taka, w której zarabiamy i w której wydajemy, czyli mamy ryzyka walutowego. Więc z wielu względów tym pierwszym krokiem, i to jest całkowicie naturalne, moim zdaniem rozsądne, jest skoncentrowanie się właśnie na naszej giełdzie. No i tutaj postawienie tych pierwszych kroków, więc jakby tak jak mówisz, często jest tak, że właśnie jest to pytanie, no ja mam 10-20 tysięcy, chcę coś zainwestować i jest postawienie sobie tego pytania, to co ja mam teraz kupić, tak? Czyli jakby, gdzie mam te pieniądze zainwestować? A ja jakby ja obróciłbym to trochę i powiedziałbym, co ja mam w ogóle zrobić, jak ustawić sobie tą podstawową infrastrukturę, żeby móc zainwestować sensownie, tak? Bo ludzie chcą, żeby im powiedzieć, ok, to ja nie wiem, kup dzisiaj akcję, nie wiem, KGHM-u, czy tam PKO, czy nie wiem, CD Projektu i tyle, tak? I koniec porady, tak? Wydaje mi się, że ktoś chce mieć coś, co będzie dla niego pracować
w sposób systematyczny i chce na tym sprawować jakąkolwiek kontrolę, to powinien najpierw stworzyć sobie infrastrukturę. OK, gdzie chcę mieć konto, co chcę kupować, czy chcę kupować akcje, czy chcę kupować ETF-y, czy chcę kupować obligacje. A to zależy znowu od tego, jakie mamy cele, tak? Ile mam tego kapitału i jakie mam potrzeby, jaki mam horyzont, nie? Bo od tego będzie zależał nasz wybór, który powinien być racjonalny. Jeśli mam kapitału mało i mam krótki horyzont, wiem, że być może będę musiał z tych pieniędzy skorzystać w ciągu najbliższego roku i mam powiedzmy sobie 10 tysięcy, to moje możliwości będą daleko, daleko mniejsze niż jeśli mam 200 tysięcy, już nie mówimy tam o jakichś milionowych kwotach, ale powiedzmy sobie 200 tysięcy i mam przynajmniej 5 do 10 lat horyzontu. Tak, no być może gdzieś tam ta kasa niech sobie pracuje, nie wiem co z tym, niekoniecznie emerytury, ale, ale niech sobie pracuje i kiedyś z niej skorzystam, jak mi fajnie zarobi, prawda? Więc już jakby taka na tych dwóch płaszczyznach jesteśmy w stanie sobie określić te parametry naszego wyboru, bo w tym momencie, jeśli mamy trochę większe kwoty i dłuższy horyzont, no to już mamy możliwość i zbudowania sobie takiego portfela inwestycyjnego samemu, czyli to, co robią, powinny robić dla nas fundusze, albo robią najczęściej, ale zasłony opłaty i skorzystania z kilku grup produktów, czyli na przykład akcje, ETF-y, obligacje, tak? To są takie, można powiedzieć, klocki, z których możemy sobie ten nasz portfel inwestycyjny zbudować. Mhm. No dobra, ale to które ETF-y wybrać na przykład, widzisz? Okej, właśnie dobre pytanie zadałeś, bo jakby ostatnio dużo się mówi o w ogóle ETF-ach jako tak, takim. To dobrze. To jest u nas w Polsce cały czas nowość, tak? No, na giełdzie mamy tak naprawdę, no, mamy kilka tych ETF-ów, ale dwa z nich są no, takie nasze polskie, tak? Na polskie indeksy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych no, w zasadzie już mamy ETF-y na wszystko, co się rusza, co niekoniecznie jest też dobre, tak? Bo hybrydy powstają. Powstają tak? Hybrydy, powstają różne produkty, które nie do końca służą temu, czemu miały służyć ETF-y. ETF? Daj przykłady. Tak, no, przykłady to są na przykład odwrócone, zlewarowane ETF-y, czyli ETF, który zarabia wtedy, kiedy giełda spada, a dodatkowo jeszcze ma lewar wkomponowany, prawda? Więc nie będę wchodził w szczegóły, bo nie temu ma służyć nasze nagranie dzisiaj, ale no, konstrukcja tego produktu sprawia, że często kupują go osoby, które nie do końca są świadome tego, co w ogóle tam za tym się kryje, prawda? Co jest w bebechach tego ETF, tak? Albo drugi przykład. Ostatnio sobie właśnie sprawdzałem ETF na Wietnam, który ma w składzie, uwaga, akcje Facebooka, Amazona, niemieckiego BASF-a i tak dalej, prawda? Dlaczego? No dlatego, że po prostu nawet dla takich funduszy nie jest prosto złożyć sobie portfel z wietnamskich akcji, które wchodzą w skład tamtego indeksu i później się okazuje, że my tak naprawdę w środku mamy całkiem co innego, a jest to na wierzchu przylukrowane czymś takim, co się nazywa swap, czyli wymiana stóp zwrotu, tak? Więc jakby my jako osoby, które kupujemy, często możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Wydaje nam się, że o, fajnie, zainwestowaliśmy w Wietnamie, a tak naprawdę guzik prawda, tak, zainwestowaliśmy w Facebooka, tylko gdzieś tam jeszcze machinacje instytucji finansowych sprawiają, że nie dostaniemy stopy zwrotu z Facebooka, tylko z wietnamskiego indeksu, tak, więc nawet w tym świecie ETF-ów nie zawsze wszystko jest takie piękne i kolorowe, jak na pozór się wydaje, ale mimo wszystko dla wielu inwestorów jest to ciekawa opcja, bo ten ETF od razu nam daje dywersyfikację. Podam Ci przykład. No chcesz zainwestować sobie w polskie akcje, czyli najprostsza chyba z możliwych rzeczy, którą można właśnie zrobić na początku. No i nie chcesz ponosić ponadprzeciętnego ryzyka. A w związku z czym powinieneś mieć portfel spółek, tak? Bo okej, często będziesz miał zdanie, że ja chcę iść na przykład w gaming, ostatnio popularny, ja chcę mieć CD Projekt, może tam dwie, trzy inne spółki, Ten Square powiedzmy sobie i coś tam jeszcze i po prostu chcę zaryzykować, tak stawiam na gaming. Ale najczęściej, szczególnie jeśli jesteś takim inwestorem, który po prostu chce systematycznie inwestować, będziesz chciał nie podejmować przesadnie dużego ryzyka, to będzie oznaczało, że powinieneś mieć trochę tego CD Projektu, trochę jakiegoś banku, trochę jakiegoś ubezpieczyciela, Orlenu, KGHM-u i tak dalej, tak? I jeśli sam będziesz chciał stworzyć sobie taki
portfel, to nagle może się okazać, że zaczynają cię zjadać opłaty, tak? Bo opłaty są ok, procentowe, coraz niższe na szczęście, ale jest coś takiego opłata minimalna i ona sprawia, że ona nie jest duża pojedynczo, ale jeśli na przykład chcesz co miesiąc czy co dwa miesiące dokładać i dokładać jednocześnie do wszystkich tych spółek po trochu, no to jeśli nie masz dużego portfela, czyli tych kilkuset tysięcy złotych, to nagle się okazuje, że te opłaty minimalne zaczynają się kumulować, prawda? I w tym momencie lepiej dla ciebie może być kupić sobie właśnie taki ETF, który też jest notowany na GPW i jest, już mamy dwa, czyli mamy jeden na spółki z WIG-u 20, drugi na spółki z MWIG-u 40 i ponosisz tą opłatę raz, tak? Czyli łatwiej jest przeskoczyć tą opłatę minimalną. No i płacisz tam trochę tej opłaty tym ETF-om. Te ETF-y na GPW są trochę droższe w zarządzaniu niż średnia, powiedzmy sobie, europejska, nie mówiąc o Stanach, ale to cały czas nie jest dramat, tak? No w przypadku MWIG-u tego droższego to jest 0,7% rocznie. Okej, to jest trochę, ale przed chwilą mówiliśmy, ile płacisz w TFI, okay. Tak? Mhm. Więc to jest w ogóle kompletnie inny poziom, tak? To nie jest coś, co ci zje stopę zwrotu, a jednak już masz wszystkie te spółki w odpowiedniej proporcji już w portfelu, tak? Więc to jest fajna propozycja, szczególnie dla tych osób, które mają ten mniejszy kapitał i jest to łatwe takie pierwsze wejście w giełdę. I ono się nie musi wcale kończyć na tym ETF-ie, tak? Bo ty możesz sobie stworzyć portfel, gdzie powiedzmy sobie masz te 20 tysięcy i stwierdzasz, ok, to ja chcę mieć nie wiem, 3/4 w akcjach, tak? A więc możesz sobie kupić za 10 tysięcy tego ETF-a, a za 5 tysięcy możesz sobie dołożyć 2-3 spółki, które chcesz, jak to się mówi, przeważyć, tak? Bo uważasz, ok, te spółki moim zdaniem mają fajne perspektywy, to ja będę miał ETF, a dodatkowo jeszcze sobie wezmę te papiery, no bo wierzę w te spółki. A nawet jeśli powinie im się noga, to nie będzie to dramat dla twojego portfela, bo nie będzie tak, że nagle z tych 20 tysięcy będziesz miał, nie wiem, 10 albo 8, tak? No bo nawet świetne spółki, przykład może nie polski, ale amerykański, spółka roku chyba Beyond Meat, czyli taka spółka, która produkuje mięso nie z mięsa, tak, której akcje... Podobne jest bardzo dobre to mięso. Szybowały. Quasi mięso. Okej, okay, ja nie próbowałem jakoś tak... Wolę chyba te burgery takie, wiesz, wołowe. Tak, ale Beyond Meat. Beyond Meat, dokładnie. Notowania szybowały, ale od pewnego momentu zaczęły mocno spadać. Tak jakbyś na przykład ty w pewnym momencie wchodził dopiero na rynek i masz te swoje 20 tysięcy, powiedzmy sobie jesteś amerykańskim inwestorem i mówisz, kurczę, nie, chcę ten Beyond Meat, bo przecież wszystko jest eko teraz, tak? Jest ta moda na to jedzenie, spółka rośnie, po co ja będę w ogóle jakieś ETF, jakieś dywersyfikacje, ja chcę mieć Beyond Meat'a, nie? No i kupujesz za te 20 tysięcy, no i za chwilę masz 8 z tego, tak? Czy 10, bo akurat w złym momencie wszedłeś, prawda? I to nie jest dobry pomysł na rozpoczęcie ogólnie, moim zdaniem, przygody z inwestowaniem, bo można się bardzo łatwo zrazić i później już kolejny raz ta pani Jadzia namówi na ten fundusz i stracisz podwójnie, bo straciłeś na Beyond Meat'cie, jeszcze dodatkowo będą cię kroić już przez resztę życia na funduszach. Więc... To jak odnaleźć taką właśnie perełkę? Znaczy... Ja chcę cię przekonać w tym dzisiejszym nagraniu, żeby jej nie odnajdywać. Ty wchodzisz na rynek, tak? Ty zdaruj sobie szukanie złotego grala. Zbuduj sensowny portfel inwestycyjny. Właśnie złóż trochę ETF-ów, dołóż sobie 2-3 spółki, które... A ty widziałeś taką serię, jaką rozpocząłem? Inwestuję 500+. Widziałem, nie śledzę tam. No to wszystkich... w którymś odcinku następnym zrobię tak, że kupię też akcje na giełdzie i też ETF-y będę kupował, tak, że będę wykonywał to, co teraz opowiesz. Okej, okay, jakby ja uważam, że na tym etapie nie jest dobrym pomysłem to, żeby sobie powiedzieć, okej, okay, ja muszę sobie wybrać idealny moment, idealną spółkę, bo w tym momencie albo nigdy nie zaczniesz, albo właśnie weźmiesz na siebie nadmierne ryzyko, tak? I później będziesz strasznie też to przeżywać, tak? Tak, bo jesteś taki jak dysonans poznawczy i będziesz przeżywać, nie trafiłem, głupi jestem, tak? No nie o to chodzi. Wśród jakby ekonomistów rynków finansowych panuje nierozwiązany spór o to, czy market timing istnieje w ogóle, czy market selection istnieje, czy warto szukać tych perełek, czy warto zastanawiać się, w którym miejscu, w którym momencie wchodzić w rynek. Ja akurat skłaniam się ku teorii, że można próbować tego market timingu, ale to na pewno nie jest coś dla osoby, która zaczyna. Dla niej pewnie lepiej uznać, że nie obchodzą mnie te wahania. Ja wolę regularnie gdzieś tam w ten rynek wchodzić, budować sobie ten portfel, tak? Bo na pewno na początku ogarnięcie tego, czy to jest dobry moment, czy nie,
przerośnie nas i w ogóle obróci się przeciwko nam, nie? Mm-hmm. Więc lepiej złożyć to sensownie z kilku elementów i po prostu w miarę budowania tego portfela zastanowić się, czy w ogóle włączać ten market timing, czy to jest dla nas, tak? Bo siłą rzeczy będzie nas to zajmować. Będziemy musieli poświęcić na to więcej czasu, na jakąś analizę tego, czy nie wiem, jakieś wskaźniki, tak, czy jakieś metody, ale jakby dzisiaj nie chciałbym temu poświęcać jakoś za wiele czasu, bo to nie powinniśmy sobie na początku zajmować tym głowy. No i powiedzmy sobie, jak masz te ETF-y i masz te akcje spółek, które sobie dobrałeś do tych ETF-ów, ewentualnie, to nie jest mus, tak? Uznać, że ja chcę mieć po prostu dobrze zdywersyfikowany portfel i tyle, no to wtedy możesz się zastanowić, co jeszcze tam dołożyć, tak? No i teraz masz dwie grupy aktywów, o których jeszcze dzisiaj nie powiedzieliśmy dużo, czyli jedna to są aktywa zagraniczne, a druga to są obligacje, które pełnią taką rolę bufora w portfelu, nie? Mhm. Zacznijmy sobie może od tych zagranicznych rynków, gdzie no możesz sobie dołożyć albo akcje notowane na innych giełdach, czyli akcje spółek zagranicznych najczęściej, no albo na przykład, nie wiem, coś, o czym rozmawialiśmy ostatnio w materiale, czyli metale szlachetne, tak? Ja też mówiłem o tym, że ETF-y to jest jedna z sensownych możliwości zainwestowania, no bo po prostu nie wymaga to od Ciebie zbyt dużo zachodu, jest to dość efektywne kosztowo, nie musisz tego przechowywać, nie musisz tego ubezpieczać, koszty transakcyjne są niskie i tak dalej. Więc tutaj znowu ETF-y są dla nas fajnym rozwiązaniem, ale jest kilka rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Jedną z nich są koszty, bo tutaj zawierasz transakcje na zagranicznej giełdzie. Na GPW nie ma żadnego ETF-a, ani na... Znaczy są ETF-y Lexora na DAX i na S&P 500, natomiast one są dość mało płynne i często polscy inwestorzy i tak wybierają te ETF-y, które są notowane na zagranicznych giełdach, na przykład w Londynie czy na którejś z giełd zachodnioeuropejskich, ale tam opłaty, szczególnie te minimalne, będą często sporo wyższe, tak? To będzie zwykle kilka euro za transakcję, więc znów musisz sobie rozważyć, no jak duży jest mój portfel i czy warto jest, nie wiem, brać 10 różnych ETF-ów, tak? Bo nagle się okaże znowu, że te opłaty się tam złożą, nie? Więc być może lepiej jest wziąć sobie jakiś jeden ETF na światowy indeks, są takie indeksy na MSCI World albo MSCI Emerging Markets, wtedy masz wszystkie rynki wschodzące, no chociaż też na przykład w MSCI Emerging Markets to są w dużym stopniu Chiny, więc też to są takie kwiatki, o których trzeba pamiętać, ale powiedzmy sobie, no mimo wszystko jest to jakiś taki parasol, nie? Masz wszystko w jednym, niż właśnie nam próbować, nie wiem, Pakistan, Wietnam, bo są takie wynalazki, nie? A później się okaże, że w ogóle, tak jak powiedziałem, nie inwestujesz w tych krajach, tylko inwestujesz w całkiem co innego. Konstrukty. Tak, takie konstrukty dziwne. Na pewno nie polecam ich na początek. No i kwestia, o której trzeba pamiętać, jest również taka, że inwestując na rynkach zagranicznych, ponosimy ryzyko walutowe, nie? I dla nas na przykład jest istotne to, czy będziemy mieć ten ETF zabezpieczony walutowo, czy nie. To jest też rzecz, o której wiele osób nawet nie wie, że po pierwsze nie wie, że ponosi to ryzyko, a ci, którzy wiedzą, nie wiedzą, że to ryzyko może być częściowo zabezpieczone. Na przykład są takie fundusze na te światowe największe indeksy, które są zabezpieczone do euro, nie? Czyli jakby menadżer tego funduszu zabezpiecza go walutowo, bo wie, że jego klient często ma aktywa w euro i on nie chce ponosić dolarowego ryzyka walutowego, które jest duże, bo zmienność dolara do europejskich walut historycznie jest dość duża, do złotego również, nie? A do euro, euro-złoty jest raczej w miarę stabilny. Okej, raz jest 4,25, raz jest 4,40, czasem nawet te wahania są trochę większe, ale jednak jest ta zmienność dużo mniejsza, nie? Więc możesz sobie wybrać taki ETF na ten światowy indeks, który jest zabezpieczony do euro i w tym momencie te wahania kursowe mniej Cię już interesują. To też jest coś na pewno wartego rozważenia. Co z tymi obligacjami? No właśnie, obligacje to jest też taka klasa aktywów, która może nas interesować, dlatego że wiadomo, że zmienność cen akcji jest, tak, i nie każdy czuje się z tym 100% komfortowo, tak, więc szczególnie jeśli mamy
nie chcemy brać dużego ryzyka, bo mamy dość krótki horyzont inwestycyjny, to być może nie będziemy chcieli całego naszego kapitału wkładać w akcje, bo nawet jeśli je dobrze tym ryzykiem będziemy zarządzać, czyli weźmiemy sobie ETF na spółki, więc nie będziemy mieć tego ryzyka skoncentrowanego, dołożymy trochę zagranicy, więc gdzieś tam będziemy mieć te jajka w portfelu, jak to się często mówi, różne, to jednak rynki akcji są ze sobą mocno powiązane i często notowania spółek gdzieś tam mniej lub bardziej ze sobą chodzą, nie? Więc od tego ryzyka całkiem nie uciekniesz. Obligacje zachowują się często nawet odwrotnie od akcji, czyli często jest tak, że przynajmniej tradycyjnie tak było, ostatnie lata to jest trochę inna historia, ale teoria jest taka, że w momencie, kiedy nie wiem, sytuacja gospodarcza się pogarsza, to i akcje mogą tracić, to obligacje powinny zyskiwać, bo stopy procentowe na świecie spadają i wtedy ceny obligacji idą w górę. Mało osób na przykład wie o tym, że na polskich obligacjach rządowych można było w ostatnim roku bardzo dużo zarobić, więcej niż na polskich akcjach. Z czego to się bierze? Z tego się to bierze, że te obligacje są w tak zwanym stałym kuponie, tak? Czyli emitując te obligacje raz, rząd ci mówi, no ja będę ci płacił te odsetki w takiej i takiej wysokości przez 10 lat, nie? I później jak stopy procentowe się zmieniają, to te kupony są albo mniej, albo więcej warte, bo jeśli ty kupiłeś obligacje, które ci płaciły powiedzmy sobie 4% każdego roku, a dzisiaj rentowność tych obligacji to jest poniżej 2%, to te twoje 4% są dużo więcej warte, nie? Jeśli na przykład jeszcze 5 lat tej obligacji jest. I ty możesz iść na rynek i odsprzedać te obligacje po dużo wyższej cenie, nie? Czyli nie tylko dostawałeś odsetki, ale jeszcze dodatkowo cena tej obligacji wzrosła. Więc o tym też warto wiedzieć. I takie obligacje możemy, takimi obligacjami również możemy handlować, mając rachunek maklerski, czyli mamy ten sam rachunek i najczęściej będziemy mieć, a praktycznie chyba w każdym przypadku, będziemy mieć dostęp i do akcji, i do obligacji, bo to są instrumenty notowane na GPW. Oczywiście to też oznacza, że ponosisz ryzyko, no bo cena tej obligacji może się zmienić w inną stronę, prawda? No tak, bo trzeba założyć, że stopy procentowe mają spadać. No jeśli ma obligacja drożeć, nie? Więc jakby im dłuższy jest okres tej obligacji, tym większa jest to ta potencjalna zmienność, czyli i możliwość, że jej cena wzrośnie i ryzyko, że jej cena spadnie. Więc jeśli masz krótki horyzont inwestycyjny, to czasem może być lepiej kupić tą krótką obligacje o krótszym terminie, na przykład 2 lat, bo wtedy ta zmienność jest potencjalnie nieduża. Ale też trzeba pamiętać o tym, że tutaj również są takie czasem haczyki i płynność na giełdzie tych obligacji, niektórych serii szczególnie, jest niska. Nawet dotyczy to obligacji Skarbu Państwa, a już nie mówię o obligacjach korporacyjnych. Jest dużo obligacji korporacyjnych, które zostały wyemitowane i one kuszą wyższym oprocentowaniem, ale z historii głośnych pewnych, jak na przykład GetBack, no wiemy, że nie zawsze ta historia się kończy happy endem, prawda? Bo to wyższe oprocentowanie nie bierze się znikąd, tak? To jest element, to jest wynagrodzenie za ryzyko, które ponosimy, no, kupując akcję emitenta, który po prostu może zbankrutować. Tych pieniędzy nam nie wypłacić. Jest sporo emitentów, którzy wyemitowali akcje notowane na GPW, no, gdzie te perspektywy są różne. Tak? No i dla nas to też jest wyzwanie. I ja raczej, szczerze powiedziawszy, osobom początkującym i mającym małe portfele inwestycyjne, czyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, kompletnie odradzam te produkty, no bo po prostu akurat można mieć pecha, nie? I ta spółka może wyglądać fajnie, a za jakiś czas się okaże, że tam były jakieś niedopowiedzenia, tak? Bo też w tym różnie, przecież GetBack wyglądało na papierze wszystko super, spółka się rozwija dynamicznie. Wsparcie jeszcze było, więc no to już w ogóle w to nie wchodzę, osób, tak? Ale no i nagle się okazuje, że to wydmuszka i w środku jest niefajnie, nie? Więc moim zdaniem rynek obligacji korpo no jest potencjalnie fajny, ale jednak to jest dla bardziej zaawansowanych inwestorów z dużymi portfelami. Natomiast skarbówki mogą być fajnym uzupełnieniem portfela. Jakby nie patrzę na to ideologicznie, tak? czy to nie jest wspieranie zadłużania państwa. To jest dla mnie produkt, tak? Który jest alternatywą dla lokaty bankowej i w pewnych sytuacjach może być tą alternatywą fajną. To jest indeksowane inflacją jeszcze, tak? I
Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo chciałem właśnie przejść do tego, że masz obligacje jeszcze detaliczne, tak? Bo my to sobie powiedzieliśmy o tych obligacjach, które są notowane na GPW, gdzie dla mnie bardziej atrakcyjne będą właśnie te z trochę dłuższym terminem, bo tam jest możliwość jeszcze zarobienia na cenie i najczęściej jest jakaś trochę większa płynność. Natomiast alternatywą są obligacje detaliczne, które możesz kupić tylko przez biuro maklerskie, które w danym momencie ma podpisaną umowę z ministerstwem i to obecnie jest to biuro PKO, BP. Zdziwienie, kurde. Zdziwienie. Wcześniej było to przez wiele lat PKO SA, więc jakby to jest zawsze jeden podmiot. Natomiast i tam często masz warunki, które są dużo bardziej korzystne niż oprocentowania lokat bankowych, nie? Bo jakby rząd wychodzi z założenia, chcemy popularyzować. Wbrew pozorom to nie jest tak, że z tego są jakieś gigantyczne pieniądze. Jakby większość, ogromna większość finansowania dla rządu pochodzi z rynku hurtowego, nie z rynku detalicznego. To jest margines, tak? Ale jakby zawsze była taka polityka popularyzacji tego wśród społeczeństwa i dla nas jako inwestorów oznacza to, że często te warunki będą tam lepsze niż oferują banki, tak jak mówisz, między innymi tam są i krótkoterminowe obligacje i właśnie obligacje długoterminowe, 10-letnie, indeksowane do inflacji, które jeśli na przykład wychodzimy z założenia, ok, no mam ten 10-letni horyzont i 10% mojego portfela chcę zabezpieczyć inflacją, no to te warunki są dużo, dużo lepsze niż oferuje ta obligacja hurtowa notowana na giełdzie. Ale też jest haczyk, bo jeśli chcemy wyjść z tej inwestycji, to ponosimy opłatę manipulacyjną, która jest dość spora, tak? Więc to nie są produkty do takich horyzontów, gdzie wychodzimy z założenia, a no to nie wiem, może za chwilę to sprzedam, kupię co innego. Tam raczej jak już kupujemy, no to z myślą, że będziemy to trzymać do momentu, kiedy to nie wygaśnie, ale warto wiedzieć o tym, że taka opcja tak też jest. I to indeksowanie inflacją jest tylko według oficjalnej inflacji GUS-owskiej. Tak, oczywiście, no to musisz mieć jakby do każdej obligacji musisz mieć prospekt, który jasno określa, jakie są zasady, no to nie jest uznaniowe, prawda, więc to jest GUS-owska inflacja, plus zwykle jakaś marża, tak? Czyli to nie jest sama inflacja, jeszcze dodatkowo coś tam ponad to dostajesz. No i to jest o tyle fajne, że wiesz, że no niezależnie jaka ta inflacja będzie, no to będziesz jeszcze oprócz tego miał jakiś faktyczny zysk, tak? Więc te pieniądze jakoś pomnożą swoją wartość, a nie na przykład stracą, jak to może być w przypadku tych obligacji o stałym oprocentowaniu, gdzie powiedziałem, ta rentowność jest dzisiaj poniżej 2%, więc jeśli byś kupił te obligacje i trzymał do zapadalności, a inflacja wynosiłaby tyle co dzisiaj, czyli 2,5%, no to realnie wartość twojego kapitału spadnie, nie? Więc no przed taką perspektywą te obligacje zabezpieczone inflacją cię ratują. Wydaje mi się, że na koniec warto powiedzieć też o tym, co może być też fajną furtką, szczególnie dla tych mniejszych inwestorów, gdzie tak jak sobie powiedzieliśmy, im jest ciężej, nie? Bo tak jak już sam widzisz, te opłaty różnego rodzaju, zbudowanie portfela złożonego z większej ilości klocków, no może być po prostu dla nich kosztowne, więc jakąś taką furtką, trochę ich ratującą, są konta emerytalne IKX, z których istnienia nie każdy zdaje sobie sprawę, tak? Bo nie wiem z jakiego względu, ale nie jest to specjalnie promowane, a są to konta, gdzie w przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych, jeśli przetrzymamy to do 60 roku życia. W przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z podatku zysków kapitałowych, a dodatkowo możemy sobie to odpisać od podatku. Tą wpłatę, przy czym w momencie, kiedy będziemy wypłacać te pieniądze, zapłacimy 10% podatku, nie? Czyli jakby ten odpis nie jest tak całkowicie za free, no ale w większości przypadków i tak zdecydowanie będzie też, się to... też trzeba wypłacać, przy X doczekać tak, do... Tak, 60, więc to jest z tym zastrzeżeniem. 65 czy... 60, więc to jest to zastrzeżenie, że no to jest dla tych osób, które raczej oszczędzają na emeryturę, nie? Więc jakby to nie będzie dla każdego, no bo często powiemy sobie, ok, no mamy jakąś tam górkę pieniędzy, ale chcemy mieć możliwość z nich korzystania, nie wiem, za 5, za 7 lat, za 3 lata, tak? I to wtedy nie będzie dla nas, ale warto mieć na uwadze to, że taka opcja też istnieje. Wpłatę rozumiem, że jak masz rozliczenie PIT-u i masz do zapłacenia
określoną ilość rocznie płacisz tam tego PIT-u, to możesz sobie odpisać od tego PIT-u. Swoje wpłaty na X, tak? Czyli jedno z tych dwóch kont. Oczywiście są limity wpłat. W przypadku X to jest nieco ponad 5000 zł rocznie, więc nie są to ogromne pieniądze. Ale zawsze coś, tak? Ale zawsze coś. I w tym momencie nawet jeśli powiedzmy sobie robisz, jeśli nie wiem, rozliczasz się wspólnie z żoną, no to już masz razy dwa ten limit, prawda? Więc po X latach, no to można nawet na tych kontach zbudować sobie jakiś sensowny portfel. No dobra, w moim przypadku to by było zaufanie systemowi bankowemu 30 lat. Wiesz co, zaufanie chyba bardziej nie systemowi, tylko zaufanie spółkom, rządom, że nie zmienią polityki wypłat z tych kont, tak? No bo jakby inwestujesz w to samo, tylko w to samo, masz trochę węższy wachlarz, tak? No nie wiem, w ETF-y zagraniczne nie zainwestujesz już, tak? Wiem, złoto, srebro nie zainwestujesz. Zainwestujesz w to, co daje ci możliwość konkretne konto, więc ja tutaj też mówię o kontach typowo maklerskich, bo oczywiście część środowiska finansowego szybko dostarczyła również różne produkty, które możesz sobie kupić w ramach tych kont, no ale jakby nie o tym tu rozmawiamy, mówimy o typowym samodzielnym inwestowaniu, takie możliwości też. A są tam spółki dywidendowe i ta dywidenda... Nie, to ty decydujesz o tym, co kupujesz, tak? Jeśli masz rachunek maklerski z dostępem do GPW, to czy to jest... Nie, mówię o X. No tak, ale to jakby X to jest forma prawna konta, nie? A konto jest takie samo. Jakby masz dostęp do wszystkich instrumentów notowanych na GPW, jeśli twój rachunek maklerski akurat jakby to pokrywa. Więc wspomniałem o tym, no bo no nie, możesz sobie podzielić ten swój portfel i uznać, okej, dobra, to tam niewielką część sobie odkładam na emeryturę i sobie wykorzystam Mixy, a w jakąś tam większą część sobie odkładam, bo nie wiem, kiedy będę chciał z tego skorzystać. Ja muszę się jeszcze dowiedzieć w moim przypadku, czy to jest możliwe przy działalności gospodarczej, czy tylko dochody... Znaczy to jest... To nie ma znaczenia, co sobie robisz, jakby skąd masz pieniądze. Tak, to jest na ciebie indywidualnie, nie na spółkę, nie na osobowość prawną. To jest... Tylko rocznie mam rozliczenie tej jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie mam jeszcze PIT-u 5L. Znaczy ja mam 5L, a nie mam tego PIT-u, jak mają osoby pracujące na etacie. Ja właśnie... Od którego PIT-u można odliczyć ten podatek? Znaczy to jest podatek dochodowy, nie? Więc jakby... Okej, to może się da w takim razie. Dobra. To bardzo ciekawa sprawa, warta rozważenia. To będę się temu przyglądał, bo przyznam szczerze, że nie mam za bardzo zaufania do PPK. O właśnie, mówiliśmy o PPK? Mówiliśmy o PPK. Poprzednim odcinku. Tak dużo osób się ostatnio pyta mnie o zdanie, a ja przecież wiesz, nawet nie mówiliśmy sobie o PPK, ale to trochę nie jest nasz dzisiejszy temat. No tak, to nie, bo to nie, bo mówimy o tym, żeby jakby, no okej. Okay, chodzi mi o to, czy IG i XZ właśnie. Ja nie mam zaufania do tego programu. Dlatego dzisiaj mówimy o IG i XZ, bo to jest tylko narzędzie do samodzielnego inwestowania. No tak. My mówimy dzisiaj o tym, chcesz sobie zbudować samodzielnie portfel, masz swoje cele, jednym z nich może być oszczędzanie na emeryturę i bierzesz sprawy we własne ręce, tak? I mówimy sobie o narzędziach, tak, które powinieneś rozważyć, szczególnie na początku, żeby po prostu zacząć to robić. Tak? PPK na pewno nie jest jednym z nich, bo to jest jakby narzędzie systemowe. Tak? To nie jest, nie ma tutaj elementu samodzielności. Jakby jedno z drugim się nie musi kłócić, tak? Ale mówimy o tym, co ty chcesz zrobić własnoręcznie. Okej, to przejrzę ofertę. A jeszcze chciałem taką od ciebie wyciągnąć taką motywację, dlaczego w ogóle osoby powinny, wiesz, jak takiego kopniaka w tyłek złapać, jak dostać tego kopniaka w tyłek, żeby to robić? To jest właśnie to. W sumie ja chyba to powiedziałem na samym początku, bo chciałem... Ale no dobra, ja chciałem... Zreasumujmy, tak? Czy sądzisz, że będzie hiperinflacja w Polsce? Nie sądzę, ale jakby zobacz, no, pokazałem dwa największe błędy, które dla mnie są kompletnie chore, czyli po prostu trzymasz pieniądze na rachunku nieoprocentowane albo w jakimś marnym procencie. Inflacja wynosi ostatnio regularnie powyżej 2%, więc realnie tych pieniędzy jest coraz mniej. Coraz mniej możesz za nie kupić. Ewentualnie, co chyba jest jeszcze gorszą opcją, dajesz się namówić pani Jadzi na fundusz, który cię kosi średnio 3,5% to i tak jest ograniczone ustawowo w tym roku. Ja nie jestem w ogóle zwolennikiem ustawowych kontroli cenowych na żadnym szczeblu, więc tu również nie, ale jakby jest takie już i te największe fundusze faktycznie stosują to 3,5%, a dodatkowo jeszcze wprowadzają opłatę za nabycie, więc no łącznie no to jest naprawdę około obecnie 4% rocznie, więc
jest w ogóle fatalne wyjście, tak? I bierzesz na siebie ryzyko, tak, że ten fundusz może stracić i za to ryzyko nie dostajesz prawie nic, bo już po tej opłacie prawie nic dla ciebie nie zostaje ekstra, nie? Więc wydaje mi się, że to są dwa tak mocne argumenty, żeby po prostu wziąć sprawy we własne ręce. No, poświęcamy masę czasu na dużo drobniejsze rzeczy. Książka jeszcze. O książkę chciałem ciebie zapytać, jaką książkę byś polecił widzom? Nie polecam książek do tego. W ogóle? Nie, no polecam wam, żebyście obejrzeli ten odcinek od A do Z dwa razy i stwierdzili, dobra, robię to. Sądzisz, że większą wartość można wyciągnąć z filmu? Znaczy, książki są okej, ale jakby... Szybko się deaktualizują? Znaczy, jakby książka zwykle ma już jakieś swoje przesłanie i może być, nie wiem, fajnym, jeśli jest dobra książka, no to może być fajnym uzupełnieniem wiedzy o tym, jak działają rynki, nie wiem, o jakichś ciekawych historiach, być może inwestorów i tak dalej, ale... Nie zaczynałbym od tego, tak? To nie jest tak, dobra, chcę zainwestować, zacząć inwestować, to ja muszę przeczytać książkę. Nie, jakby książki są okej, ja naprawdę, żeby nie wyszło, że jestem antyksiążkowy, ale jakby do tego trzeba po prostu zacząć działać, tak? Okej, idę założyć rachunek, myślę o tym, jakie mam cele, jakie ryzyko chcę podjąć i w związku z tym dobieram sobie te instrumenty, o których mówiliśmy w jakichś proporcjach, które uważam, że są dla mnie słuszne i zaczynam to robić, tak? Systematycznie. Dokładnie tak. I uczę się, nie wiem, uczę się na swoich błędach, patrzę, jak to wychodzi, śledzę koszty, które ponoszę, czytam, nie wiem, właśnie cenniki i tak dalej, czy gdzieś tam tylnymi drzwiami nie płacę za coś więcej niż powinienem. No i tyle. I to doświadczenie, które sobie zbuduję przez parę miesięcy czegoś takiego, będzie cenniejsze niż książka. Dobra, a kapitał taki 10 tysięcy, to ty radziłbyś też już wykorzystywać na inwestycje, czy bardziej jeszcze inwestycje w siebie, żeby zarabiać więcej? Ale moim zdaniem to są dwie niezależne rzeczy. To nie jest tak, nie? W sensie, jeśli ja uważam, że ja muszę zainwestować w siebie i wymaga to nakładów finansowych, no to pewnie zawsze będzie miało to priorytet nad, nie wiem, gdzieś odłożeniem tej kasy na bok, prawda? Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że powinniśmy traktować to albo-albo, tak? A jeśli po prostu mimo tego, no tak, no robię, nie wiem, wybrałem dla siebie odpowiednią ścieżkę i uważam, że robię to, co powinienem i mam ten kapitał dodatkowy, no to mówimy tutaj o tym właśnie, tak, o tej części. Chcę nią sensownie zarządzać, żeby te pieniądze, nie wiem, nie traciły na wartości choćby, tak? I dobra, to mam wszystkie informacje. Mam nadzieję, że wy również znaleźliście chociaż tą iskrę motywacji, żeby zacząć inwestować, uczyć się w tym temacie. Ja was zapraszam do zobaczenia dwóch poprzednich odcinków z Przemysławem, które nagraliśmy na XTB Masterclass, a ja was jeszcze zapraszam na zobaczenie w ten weekend serii Inwestuję 500+, kolejnego odcinka. No i bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dzięki wielkie. Dziękuję wam wszystkim. Mam nadzieję, że zadacie tysiące pytań w komentarzach, to je zbierzemy i po prostu w następnym odcinku się znowu spotkamy i zadam ci te pytania od widzów z pierwszych trzech odcinków i to będzie kolejny nasz czwarty odcinek właśnie, więc zadawajcie śmiało pytania w komentarzach i widzimy się wkrótce. Cześć. Cześć.